Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo proszę pana ministra edukacji i nauki, profesora Przemysława Czarnka o wprowadzenie w ten cel naszego dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, spotykamy się w wyjątkowym dniu w Polsce. Z wizytą jest pan prezydent Joe Biden. Mamy dziś w Polsce wydarzenia, które śledzi cały świat, ale do tych wydarzeń należy również to dzisiejsze spotkanie z państwem ministrami, którzy goszczą w Toruniu na Światowym Kongresie Kopernikańskim i są gośćmi urodzin, 550. urodzin Mikołaja Kopernika właśnie tu w Toruniu. Bardzo dziękuję wszystkim państwu ministrom, wszystkim naszym gościom z tak wielu krajów za przyjazd tutaj i uczczenie pamięci, uczczenie wielkości Mikołaja Kopernika. Chcemy również przy tej okazji dzisiaj tu właśnie w Toruniu, w miejscu wyjątkowym, podpisać wspólną deklarację, deklarację toruńską, która jest deklaracją wolności i nauki. Mikołaj Kopernik 500 lat temu, kiedy tworzył, odkrywał przed światem teorię heliocentryczną, mógł to robić dlatego właśnie, że Polska była i pozostaje miejscem wolności. Przez wszystkie te wieki to właśnie tutaj w Polsce wszystkim naukowcom towarzyszy właśnie wolność. Nie ma możliwości odkrywania prawdy, nie ma możliwości uprawiania nauki bez wolności. I dlatego tu w Toruniu, miejscu szczególnym, miejscu, w którym ta wolność była wielokrotnie ogłaszana światu, miejscu, w którym urodził się Mikołaj Kopernik, miejscu, w którym my dziś spotykamy się 550 lat po jego narodzinach, chcemy raz jeszcze powtórzyć i deklarować, tylko w warunkach wolności, tylko w warunkach wolności jest możliwe uprawianie nauki i jest możliwe odkrywanie prawdy, bo taki jest sens nauki, odkrywanie prawdy przed społecznościami, przed całym światem. Raz jeszcze bardzo dziękuję państwu ministrom za obecność dzisiaj tutaj w Toruniu i cieszę się już na tę debatę, która za chwilkę się rozpocznie. Dziękuję bardzo panie ministrze. Chciałem podziękować, czuję się niezmiernie zaszczycony, że mogę służyć państwu w tej debacie jako osoba, która będzie starała się poprowadzić tę dyskusję. Przedstawiliśmy wcześniej projekt deklaracji. Chcielibyśmy też w związku z tym poprosić państwa o wstępne wystąpienie związane z tym, co jako sugestia zostało zaprezentowane. Chcę także powiedzieć, że po wielu rozmowach z uczestnikami kongresu jest duża niecierpliwość i oczekiwanie na ten dokument. Wielu, a prawie wszyscy uczestnicy kongresu chcieliby także dołączyć do grona sygnatariuszy w innej formie tego dokumentu. Wydaje się, że ten rodzaj upamiętnienia rocznicy Mikołaja Kopernika też byłby ważnym głosem, który popłynie w świat. Poproszę zatem, ażebyśmy w tej kolejności, która została ustalona, poprosili państwa o te wstępne wystąpienia. Poproszę najpierw pana ministra Andrysa o przedstawienie stanowiska. Szanowny panie ministrze, ladies and gentlemen, dear ministers, distinguished guests, I am very like to be here. Szanowni goście, bardzo cieszę się z tego, że jestem z państwem w rocznicę 550. urodzin Mikołaja Kopernika, światłego umysłu, który pokazał, jak ważna jest wolność badań naukowych.
Dopiero wtedy, kiedy naukowcy są wolni, nie są pod wpływem żadnych sił, mogą wykorzystać swoją wiedzę, kreatywność, prowadząc do odkryć ku dobra społeczeństwu. Wolność akademicka jednak nie jest dana wszystkim i trzeba ją utrzymywać. W 2021 roku ministrowie nauki zalecili pakt badań naukowych w Europie, który rekomenduje również kluczowe zasady i wartości, na których będą opierać się badania naukowe w Europie, które obejmują m.in. etykę, równość płci, integralność, bezpieczeństwo badań naukowych. Rekomendacja Rady definiuje wolność badań naukowych w ramach kultury naukowej, która jest ujęta w Unii Europejskiej, oraz określa badania naukowe, pytania naukowe w sposób otwarty, bezpieczny, żeby produkować wiedzę, rozpowszechniać ją oraz wyniki badań naukowych. Deklaracja toruńska, która jest przed nami, podkreśla inny ważny element wolności akademickiej, a mianowicie wolność publikacji badań naukowych bez żadnych ograniczeń i poddanie jej krytyce naukowej. W tym kontekście chciałbym podkreślić dostęp do danych naukowych i wyników badań naukowych. Podejście Rady Europejskiej zapewnia podstawy tworzenia badań naukowych i dzielenia się nimi na poziomie międzynarodowym i do walidacji i badania ich, zapewniając wysoki poziom badań naukowych. Jest rzeczą oczywistą, że Republika Czeska popiera wolność i otwarcie badań naukowych, dlatego cieszę się, że mam przyjemność podpisania deklaracji toruńskiej dzisiaj, ujmując Czechy w tych zasadach. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję. A teraz proszę kolejnego ministra z Gruzji, minister Mikhail Tshenkeli. Szanowni ministrowie, z przyjemnością uczestniczę w kongresie razem z naukowcami. Ponad 550 lat temu urodził się Mikołaj Kopernik, który zrewolucjonizował naszą wiedzę o wszechświecie. Dzięki niemu wiemy, że granice poznania można przesuwać. Dzięki jego ciekawości, chęci poznawania świata, udało mu się osiągnąć postęp w nauce. Rola nauki i badań rośnie na znaczeniu, zwłaszcza po pandemii COVID-19. Wykorzystując nową wiedzę, możemy stawiać wyzwania, możemy podejmować wyzwania społeczne i kontynuować rozwój. Inwestycje w naukę są niezbędnym elementem rozwoju gospodarczo-społecznego. Same inwestycje finansowe nie przyniosą nam postępu. Nauka wyrasta z wolności, wolności prowadzenia badań bez żadnych ograniczeń, publikowania wyników badań i prowadzenia krytycznej wymiany informacji. I mówiąc o wolności, nie należy zapominać, że wpisana jest wolność, odpowiedzialność, uczciwość, uwzględnianie konsekwencji rozwijania wiedzy są niezbędne, żeby
rozwijać naukę z korzyścią dla całego społeczeństwa. Jest to zapisane w konstytucji Gruzji, autonomia instytucji edukacyjnych, które mogą rozwijać się w naszym kraju. Chciałbym podkreślić, że nauka jest strategicznym priorytetem rządu Gruzji, a wydatki na badania zwiększają się na przestrzeni lat. Rząd wspiera doskonałość w nauce i wdraża i realizuje zrównoważone cele rozwoju. Rozbudowujemy kapitał ludzki, naukowy, wspieramy etykę w nauce, integralność, przejrzystość w badaniach i pracach naukowych. Współpraca naukowa, międzynarodowe sieci i bezpośrednie kontakty są niezbędne, żeby rozwijać badania, także interdyscyplinarne. Jest to priorytet rządu Gruzji, który chce wspierać innowacyjne rozwiązania. Chcemy stworzyć sprzyjające środowisko dla młodych naukowców. Chciałbym szczególnie podkreślić, że Gruzja chce zostać hotspotem prac badawczych. W Kutaisi powstał Międzynarodowy Uniwersytet, który ma internacjonalizować szkolnictwo wyższe. Przy uniwersytecie działa także ośrodek medyczny, który będzie prowadził badania onkologiczne, badania w dziedzinie fizyki nuklearnej we współpracy z międzynarodowymi jednostkami. Gruzja może pełnić wiodącą rolę we współpracy z krajami Unii i Azji, realizując strategiczne projekty i stać się regionalnym liderem w promocji otwartych zasad nauki. Podpisując deklarację w 550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, to jest niezwykła szansa, żeby zjednoczyć siły i wspierać i promować wolność naukową. Cieszę się, że mój kraj będzie sygnatariuszem deklaracji toruńskiej. Thank you. Your Excellency, bardzo dziękujemy. A teraz minister kolejny. Drodzy panowie ministrowie, chciałbym przekazać w imieniu ministra edukacji Iraku pozdrowienia dla naszych przyjaciół z Polski. Chciałbym podkreślić, że irackie Ministerstwo Wyższego Szkolnictwa i Badań gwarantuje bardzo dużą swobodę i wolność naukowcom. Po upadku dyktatury w 2003 roku nasze uniwersytety nie były zupełnie całkowicie autonomiczne, natomiast w tej chwili cieszą się wolnością i bardzo aktywnie przyczyniają się do rozwoju nauki. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego gwarantuje pełną wolność badań naukowych dzięki doborowi odpowiedniemu mechanizmów. Na uczelniach są przygotowywane plany badawcze. Naukowcy mają prawo otrzymywać dane ze wszystkich instytucji państwowych bez żadnego wyjątku. Naukowcy mają także prawo wybrać wydawcę wyników swoich badań. Może być to wydawca lokalny albo międzynarodowy. Mają także prawo nawiązywać partnerską współpracę z dowolnym krajem na świecie, żeby wspólnie prowadzić badania naukowe, uwzględniając stosowane na całym świecie warunki. There is no control over publication of the nie ma
odgórnej kontroli wydawanych publikacji czy wyników ułatwienia, które zapewnia nasze ministerstwo, pozwalają i ułatwiają zagraniczne podróże irackich naukowców, którzy mogą uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach. Nie kontrolujemy także wyników badań, prac naukowych, które są wydawane w różnych krajach świata przez naszych rodzimych naukowców. Takiej kontroli nie sprawują ani uczelnie irackie, ani rząd. Natomiast debata naukowa jest prowadzona bez żadnych ograniczeń, skuteczne mechanizmy zachęcają do jej kontynuacji. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego gwarantuje także swobodę w publikowaniu wyników badań i doborze odpowiednich mechanizmów. Gwarantujemy także całkowitą wolność w prowadzeniu badań, w mowie i piśmie. I na końcu bardzo cieszę się, że będę w stanie podpisać w imieniu mojego kraju, Iraku, deklarację toruńską. Dziękuję bardzo. Przedstawiciela Malty, panią konsul Agnieszkę Kamińską. Honorable Minister, profesor Przemysław Czarny. Szanowni ministrowie, panie premierze Czarnku, chciałabym także powitać przedstawiciela Akademii Kopernikańskiej. Drodzy goście, to jest zaszczyt dla mnie być dzisiaj z państwem na tym wydarzeniu. Chciałabym wyrazić podziękowanie na ręce ministra Czarnka za danie mi możliwości wzięcia udziału w imprezie wśród tak szacownych gości. Chciałabym także złożyć gratulacje ministrowi za zorganizowanie tak imponującego projektu jak Akademia Kopernikańska. Będzie to wyjątkowe jednostka, a nie tylko w Polsce, ale na skali globalnej. A dziedzictwo Kopernika zobowiązuje i pozostaje uniwersalne w dniu dzisiejszym. Myślę, że ta inicjatywa jest tego doskonałym przykładem. A teraz odwołując się do przesłania memorandum, które gwarantuje wolność prowadzenia badań naukowych, wolność prowadzenia debaty, wymiany krytycznych uwag. Na Malcie dzielimy te wartości. Mamy system prawny, który opiera się na prawie zwyczajowym, natomiast też odzwierciedla europejskie rozwiązania znane z prawa francuskiego i innych systemów prawnych. Natomiast podstawowe zasady wyrażone w najważniejszym akcie, czyli w Konstytucji Malty, w rozdziale drugim, w punkcie Deklaracja i zasady, artykuł 8, stanowi, że obowiązkiem państwa jest wspieranie rozwoju kultury oraz badań naukowych i technicznych. Państwo gwarantuje także prawo do wolności wyrażania i przekazywania informacji. To jest zapisane w artykule 41 Konstytucji, co nawiązuje do artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Podstawowych i artykułu 11 Unijnej Konwencji. Mówiąc o inicjatywie kopernikańskiej, warto podkreślić, że Mikołaj Kopernik był wszechstronnie
uzdolnionym człowiekiem, który stworzył podwaliny współczesnej nauki. I jest to także cel naukowców w Uniwersytecie tu w Maltańskiego, najważniejszej jednostki, która działa od 400 lat i stała się centrum wymiany naukowej na naszej wyspie. Działa tam Collegium Malitense, powstało 20 listopada 1592 roku z inicjatywy papieża. Działa tam 15 wydziałów: ekonomia, zarządzanie, ochrona środowiska, wykształcenie, edukacja, inżynieria, prawo, media. Mamy także ośrodki i instytuty interdyscyplinarne. Natomiast jeden z instytutów to jest Explora. To jest centrum nauk interaktywnych, które działa na Malcie i jest prowadzone przez Maltańską Radę do Spraw Nauki i Technologii. Jego wyróżnikiem to jest interdyscyplinarny zespół wykładowców. Reasumując, chciałabym dodać, że w dniu dzisiejszym występuję tutaj nie tylko w imieniu doktora Cliftona Greena, ministra edukacji Malty, ale całego środowiska naukowego i akademickiego. Mam świadomość, jak ważna jest międzynarodowa wymiana naukowa w kontekście badań oraz wymiany doświadczeń studentów i naukowców, którzy mogą uczestniczyć we wspólnych badaniach i inicjatywach. Jako uczestniczka Kongresu Kopernikańskiego byłam świadkiem cennego wkładu, jaki wnosili przedstawiciele różnych międzynarodowych środowisk naukowych. Chciałabym jeszcze raz podkreślić, że Malta jest dumna i zaszczycona, że może przystąpić do memorandum i służyć swoim doświadczeniem. Także jestem pewna, że przyszła współpraca między naszymi ośrodkami będzie układać się doskonale. Rwandę pana ambasadora Szjaka. Thank you so much, moderator. Bardzo dziękuję. Jestem zaszczycony, że mogę być tutaj w dniu dzisiejszym, reprezentować Rwandę razem z Polską i innymi wspaniałymi narodami. Chciałbym na początku wyrazić słowa wdzięczności w kierunku rządu Polski, a zwłaszcza ministra edukacji, profesora Czarnka, za zaproszenie Rwandy na to historyczne, doniosłe wydarzenie. Chciałbym także gratulować Polsce, dlatego że jest to kraj, który dał światu jeden z największych umysłów w historii nauki i całej ludzkości. 550 lat temu większa część naszego kontynentu, czyli Afryki, nie była przedmiotem rozmów prowadzonych przez środowisko naukowe. I nawet w okresie życia Mikołaja Kopernika nasz kontynent, a przynajmniej jego większa część, nie był tematem debat. Natomiast jestem tutaj, bo Polska bardzo stara się i podejmuje wysiłki, żeby stworzyć Akademię Kopernikańską z korzyścią dla globalnych społeczności i bardzo cieszę się, że Rwanda
będzie częścią tego projektu i wspólnie z Polską będzie współpracować. Jestem zaszczycony i mogę z radością zadeklarować gotowość do współpracy mojego kraju i także gotowość do współpracy społeczności ze wschodniej Afryki, Unii Krajów Afrykańskich. Będziemy wspólnie z Polską podnosić wysoko poprzeczkę dla Akademii. Jesteśmy z wami. W związku z tym w imieniu rządu Rwandy wspieramy koncepcję deklaracji toruńskiej i wspieramy także koncepcje leżące u podstaw Akademii Kopernikańskiej. Nasze wsparcie wynika z celów przyjętych przez rząd Rwandy, który chce promować naukę w naszym kraju i w interesie naszego społeczeństwa. Jesteśmy przekonani, że promocja wolności badań naukowych jest niezbędna. Jest to imperatyw, który jest podstawą transformacji społecznych i całego postępu. Dodatkowo jesteśmy przekonani, że wolność prowadzenia badań, przynajmniej w naszym kontekście, żeby stała się rzeczywistością, muszą zostać spełnione dwa warunki. Pierwszy z nich to dostęp i równość, bo bez edukacji nie ma nauki, nie ma technologii. I tak jak dobrze wiemy, w niektórych krajach Afryki dostęp do edukacji jest nadal bardzo ograniczony i przez to dostęp do jakościowej, dobrej edukacji i technologii jest nadal dużym wyzwaniem. Także w pełni wspieram toruńską deklarację, zwłaszcza że należy pamiętać, że chcemy zapewnić dostęp do otwartej edukacji, dobrej edukacji, dostęp do technologii, który umożliwi nam wprowadzenie szybkich zmian. Równość. I Rwanda jest dumna, bo jesteśmy krajem, który wspiera zarówno mężczyzn i kobiety w ramach swojej polityki i wspieramy także edukację zdolnych dziewcząt w niektórych krajach świata i dobrze o tym wiemy. Edukacja nie jest w równym stopniu dostępna dla wszystkich. Czasami chłopcy mają łatwiej niż dziewczynki. Natomiast w Rwandzie postawiliśmy sobie za cel, żeby uzyskiwać wysokie wyniki i młode dziewczęta bardzo często uczą się nauk ścisłych, poznają technologię i chcemy także otwierać przed nimi nowe możliwości, bo są one obdarzone błyskotliwym umysłem. Uważamy, że konieczne dla rozwoju badań są integralność, rozliczalność i uczciwość środowiska badawczego. Mikołaj Kopernik pokazał nam drogę. Tak naprawdę w ramach swojej pracy opartej na uczciwości pokazał nam, co oznaczają i jak wdrażać w praktyce zasady prowadzenia badań naukowych. Także i dla międzynarodowego środowiska badawczego, zwłaszcza tego, który zajmuje się badaniami gospodarczymi, musimy pamiętać o zasadach sprawiedliwości i uczciwości, dlatego że wprowadzający w błąd wyniki badań mogą być straszliwym narzędziem, zwłaszcza dla społeczeństw, które przechodzą zmiany.
Przykład, który dał nam Kopernik, przemawia za wolnością, która jest oparta na zasadach sprawiedliwości, uczciwością. Także dlatego, panie ministrze, bardzo cieszę się, że dzisiaj jesteśmy tutaj i całkowicie wspieramy deklarację toruńską, całkowicie i w pełni wspieramy koncepcję powstania Akademii. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy ją rozwijać. Proszę teraz pana ministra Michała Fedaka, reprezentującego Republikę Słowacji. Dear Minister Czarnek, distinguished colleagues, panie ministrze, szanowni koledzy, drodzy goście, dziękuję bardzo za zaproszenie na to wydarzenie świętowania urodzin jednego z najważniejszych naukowców na świecie, w historii świata. Przechodząc do meritum, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej badania wpływają na istotne aspekty naszego życia i wpływają na przyszłość naszych społeczeństw i gospodarek. Zapewniają, że będziemy zapewnienie korzystania nowych technologii, radzenia sobie z wyzwaniami istniejącymi, to wszystko wymaga tego, by nasi naukowcy pracowali, współpracowali w warunkach wolności. Badania naukowe rozwijają wiedzę ludzką, a wolność naukowa powinna stanowić oparcie w państwie prawa i prawości. Ograniczenia, prześladowania za badania naukowe są niedopuszczalne. Uważam, że naszym obowiązkiem jest zapewnienie tego, by żaden rząd, by żadna ideologia polityczna nie groziła badaniom naukowym i wolności badań naukowych. Aby promować i wspierać wolność i badania naukowe, będziemy wspierać międzyinstytucjonalny dialog, promujący nowy dialog w ramach naszych uniwersytetów, instytucji i będziemy tworzyć możliwości, by młodzi naukowców wysłuchano. W Słowacji najważniejsza jest kreatywność badań w momencie, kiedy zadaliśmy pytanie, co jest najważniejsze w karierze naukowców. Powinniśmy również być gotowi, żeby podejmować większe ryzyko prowadzące do przełomowych wyników badań. Powinniśmy wspierać wymianę międzynarodową, wzmacniającą powiązania między badaczami na całym świecie i instytucjami, pozwalając im na prowadzenie dialogu, wspólnego dialogu na zasadzie wzajemności. Powinniśmy również dążyć do tego, byśmy podejmowali decyzje wspierające dialog, zaangażowanie opinii publicznej i wspieranie naukowców, darząc ich zaufaniem, by rozwijać ich pomysły. Dziękuję bardzo. Proszę teraz w imieniu Republiki Ukrainy pana ministra Szkurato. Bardzo proszę. Thank you. Dear Mr. Minister, dear colleagues, I'm glad to be present. Szanowny panie ministrze, koledzy, cieszę się bardzo, że jestem na tym wydarzeniu. Przede wszystkim chciałbym pogratulować narodowi polskiemu w dniu urodzin Mikołaja Kopernika, a w imieniu ministra edukacji i nauki Ukrainy. Thank you very much, Mr. Minister. Chciałbym bardzo podziękować panu ministrowi, Polsce, Polakom za całe wsparcie Ukrainy i za wspieranie narodu ukraińskiego, studentów ukraińskich i obszaru edukacji i nauki. Historia ma wiele przykładów, gdzie społeczeństwa tworzyły sztuczne ograniczenia dla naukowców. Zostało to wyjaśnione
przez różne postrzeganie realiów fizycznych, przez konflikty w badaniach naukowych i wynalazkach naukowych. Również bano się, jaki będzie miało wpływ badań naukowych na przyszłość. Przez prawie dwa wieki księga o teorii heliocentrycznej była na indeksie. Brak akceptacji, zakaz była zakazywano propagowania jego nauki. Which turned into regional or global conflicts. Unfortunately, Ukraine now finds. Niestety Ukraina w tej chwili znalazła się w centrum konfliktu spowodowanego podobnymi problemami. Ostrzegaliśmy świat wcześniej, ale nie wszyscy rozumieli nasze słowa. Yes, of course. Czy nauka może odgrywać rolę? Oczywiście. Badania geologiczne pozwalają na zmniejszenie kosztów zasobów energetycznych. Inne nauki prowadzą ludzkość do nowych odkryć w zakresie produkcji, uzyskiwania i transportu energii. Bohaterskie działania armii ukraińskiej wywierają w obliczu wojny są straszne. Innowacje w obliczu wojny są bardzo potrzebne. Wykorzystanie broni bakteriologicznej, chemicznej, atomowej stanowią ogromne zagrożenie dla ludzkości. W 1995 roku Ukraina podjęła krok, by zapewnić wolność, trwałą wolność przez rozwiązanie swoich zapasów broni nuklearnych. Niestety świat nie zapewnił wolności i równowagi wolnościowej na kontynencie europejskim. Czy nauka powinna prowadzić badania, które mogą prowadzić do powstania broni, które mogą zniszczyć ludzkość? Moim zdaniem trzeba ograniczyć produkcję tego rodzaju broni, ale badania naukowe powinny być otwarte w ramach międzynarodowej współpracy i wymiany. W tej chwili Ukraina jest zmuszona bronić swoich ziem, również przed nowoczesnymi broniami Federacji Rosyjskiej. Większość naukowców uniwersytetów, większość naukowców w Rosji wspiera tak zwaną specjalną operację na Ukrainie. W takich warunkach musimy prosić wszystkich naszych partnerów, by zawiesić współpracę międzynarodową z Federacją Rosyjską, żeby przywrócić pokój w Europie. Chciałbym podkreślić, że deklaracja toruńska stanowi fundament, świetny fundament na rozwój badań naukowych zapewniających wolność i swobodę przepływu myśli naukowej. Dziękuję bardzo. Reprezentującego Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, pana chargé d'affaires Jamesa Hughesa. Thank you very much, Chair. Ministers, Excellencies, distinguished. Dziękuję panie przewodniczący, panie ministrze, dostojni goście. Z wielką przyjemnością przyjechałem tutaj do Torunia. Korzyścią tego, że jestem ostatnim mówcą, pozwala mi na ograniczenie swoich wypowiedzi, dlatego że większość najważniejszych rzeczy została
wypowiedziane. Chciałem przede wszystkim podziękować ministrowi Czarnkowi, chciałem podziękować organizatorom za zaproszenie mnie w dobie tej rocznicy. Jest to druga moja wizyta w Toruniu. 4 lata temu odwiedziłem Toruń jako turysta. Krótko potem, jak przyjechałem jako dyplomata do Polski. Zwiedzając Toruń, zdawałem sobie sprawę, że zbliża się rocznica urodzin 550, więc mam osobistą przyjemność przebywania tutaj, w tym miejscu i reprezentowania Zjednoczonego Królestwa. Reprezentuję Georgia Freemana, Ministerstwa Stanu w Departamencie Nauki, Innowacji i Technologii, który niestety nie był w stanie przyjechać tutaj z tego względu, że rząd brytyjski stworzył nowe ministerstwo, Departament Nauki i Technologii, który ujmuje 5 technologii jutra: kwantowe, sztuczną inteligencję, telekomunikacyjną i półprzewodnikową w jedno ministerstwo po raz pierwszy. W ramach misji naukowej napędzanej przez nasz Departament Nauki, Wielka Brytania będzie zawsze podkreślać zasady naukowe, będziemy maksymalizować przywództwo naukowe, żeby razem stawić wyzwaniom różnym, stawić wyzwania różnym problemom. Mamy system oparty na regułach współpracy naukowej. Dodatkowo reformujemy nasze finansowanie badań, tworzymy ekosystem, żeby prowadzić badania naukowe na światowym poziomie, promując współpracę na arenie międzynarodowej również z Polską. Zapewniając długofalowy wzrost, chcemy prowadzić badania gospodarcze, poszerzając profil i wpływ naszych badań naukowych. Jesteśmy krajem innowacji, który chce poszerzyć gospodarkę innowacyjną przez promowanie regionalnych klastrów innowacyjnych w Wielkiej Brytanii i w innych miejscach. Zainwestowaliśmy 1,6 miliarda funtów w różne obszary badań naukowych, koncentrując się na umiejętnościach i na klastrach regionalnych. Otwieramy w ten sposób naszą bazę naukową. Będziemy prowadzić dalej współpracę i będziemy prowadzić komercjalizację innowacji przez partnerstwo branżowe. Będziemy pozyskiwać fundusze w różnych obszarach innowacyjnych. Również nasze przepisy odpowiednio będą promować transfer technologii na całym świecie. W duchu i zgodnie ze strategią mam przyjemność podpisania deklaracji toruńskiej, żeby podkreślić zobowiązanie rządu Zjednoczonego Królestwa, by w sposób wolny prowadzić badania naukowe i angażować się w krytyczną debatę. Dziękuję ekscelencjom za te wstępne oświadczenia. Pozwólcie Państwo, że spróbuję skonkludować optymistycznie tę część naszego spotkania. Myślę, że można powiedzieć, że co do dwóch elementów mamy całkowitą zgodę. Pierwszy, oczywisty, to, że wszyscy jesteśmy tego samego zdania na temat roli Mikołaja Kopernika w historii nauki. Ale to nie jest jakieś wielkie odkrycie. Ważniejsze jest to, że wszyscy zgadzamy się co do tego, co jest zasadniczym celem tego naszego spotkania, czyli wspólne zadeklarowanie wagi, znaczenia, istoty instytucjonalnych rozwiązań gwarantujących wolność i swobodę prowadzenia działań naukowych.
bo tylko w takich warunkach możemy rzeczywiście rozwijać świat, a rola rządów jest tutaj, no właśnie, to jest pytanie, które chciałem postawić, czy ona jest rozstrzygająca, czy dzisiaj mamy inne problemy, z którymi musimy się mierzyć. Jeśli Państwo pozwolicie, to zaproponowałbym teraz krótką przerwę, 15-minutową, i wrócilibyśmy do tej kwestii, którą zasygnalizowałem. Ja ją pozwolę sobie jeszcze rozwinąć, żeby to w już takiej może bardziej swobodnej wymianie opinii zastanowić się nad tym tematem. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Ta chwila przerwy też pozwoliła na trochę rozmów wprowadzających. Mam wrażenie, że to, o czym rozmawiamy, ma jakby dwie perspektywy. To są perspektywy troszkę odmienne. Większość z nas tu obecnych reprezentuje kraje, które przechodziły przez trudną historię tego, o czym mówimy, czyli badań naukowych, wolności badań naukowych, czy w ogóle badań naukowych. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu mieliśmy do czynienia, czy żyliśmy w krajach opresywnych, w których te zagadnienia były poddane ścisłej kontroli państwowej, takich czy innych form autokratycznych reżimów. To jest zagadnienie, które z perspektywy Wielkiej Brytanii czy Malty jest nie do końca rozpoznawane, ale niezależnie od tego możemy się cieszyć, że ta ewolucja jest dzisiaj taka, że wiedzie nas do wspólnego przeświadczenia, że stworzenie formalnych, prawnych gwarancji dla tego, o czym mówimy, jest rzeczą fundamentalną. I wydaje się, że też z tego, o czym mówimy, to wynikało, że na poziomie regulacji państwowych, konstytucyjnych, nie mamy z tym problemu. Ale kwestia, którą starałem się zasygnalizować pod koniec poprzedniej naszej części, sprowadza się do tego, czy rządy dzisiaj poszczególnych krajów rzeczywiście dysponują dostatecznymi instrumentami, żeby samemu stawiać czoła wyzwaniom i problemom, które dzisiaj w sposób zupełnie nieoczekiwany pojawiają się przed uczonymi, i to właściwie wszystkich dyscyplin. Wydaje się, że nie ulega wątpliwości, że stoimy dzisiaj w obliczu takiego czy innego dyktatu ze strony wielkich międzynarodowych korporacji, wielkich globalnych firm. Czasem one mają mniejszy wymiar, które poprzez fakt, że w znaczący sposób finansują badania naukowe, bo jest im to po prostu potrzebne do osiągania tego, do czego zostały powołane, a więc do osiągania zysków, uzyskują jednocześnie wpływ na to, w jakim kierunku te badania naukowe są prowadzone. I nie do końca możemy być pewni, czy z punktu widzenia interesów tych firm ważniejsza jest swoboda ludzi nauki, którzy mają prowadzić nieskrępowane badania naukowe, czy jednak maksymalizacja zysków jest tym podstawowym
celem, który także prowadzi do tego, że wyniki badań naukowych niekoniecznie mogą czy odpowiadają temu kryterium prawdy. Mam świadomość, że my tego dzisiaj nie rozstrzygniemy i nie mam nawet zamiaru, ażeby wprowadzać ten element do naszego dalszego zastanawiania się nad kształtem deklaracji, ale wydaje mi się, że warto byłoby się może nad tym tematem w tej chwili zastanowić, czy istnieją tutaj pewne możliwości, czy to, co mówię, jest rzeczywiście problemem. A jeśli tak, to może patrząc w przyszłość, warto by sobie wymienić poglądy, żebyśmy mogli kontynuować tego typu refleksje w nieodległej przyszłości. Skończę tę część taką myślą, że w minionych stuleciach, kiedy istniała podstawowa zgoda co do pewnych podstaw aksjologicznych, łatwiej było unikać tego typu problemów, o których mówimy. Dzisiaj żyjemy jednak w czasach, w których problem choćby pojmowania prawdy jako podstawowej kategorii, która zawsze powinna determinować podstawowy cel prowadzenia badań naukowych, czyli poszukiwanie prawdy, nie jest do końca obiektywny, znaczy nie jest do końca determinującym te badania, już choćby tylko z tego podstawowego powodu, że rozumienie prawdy dzisiaj niekoniecznie ma charakter uniwersalny. Jeśli Państwo mieliby jakieś refleksje, nie chciałbym tutaj prowadzić dalszych naszych rozważań wedle protokolarnego porządku i zapraszam do swobodnej refleksji w tym zakresie. Bardzo dziękuję panu profesorowi za wprowadzenie do tej debaty. Raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim państwu ministrom i przedstawicielom naszych zaprzyjaźnionych państw obecnych na Światowym Kongresie Kopernikańskim. I dziękuję za te oświadczenia tutaj już wygłoszone na temat deklaracji toruńskiej. I cieszę się na tę debatę, która jest przed nami i na te wolne refleksje na temat wolności nauki. Otóż proszę Państwa, faktem jest to, co powiedział pan profesor Grzegorz Górski i o tym nie zapominajmy, że uniwersytety stworzyła średniowieczna Christianitas. To chrześcijaństwo na początku, 1000 lat temu już w zasadzie, stworzyło uniwersytety w Bolonii, w Padwie, a następnie one tworzyły się w innych państwach. Nie jest prawdą zatem, że w jakikolwiek sposób istnieje różnica albo nawet przepaść między wiarą i nauką. Nie. Chrześcijaństwo poszukiwało zrozumienia wiary i dlatego powstały uniwersytety. I istotnie prawda była inaczej, wydaje się, lepiej rozumiana właśnie w średniowieczu. Więc jak się dzisiaj mówi, że coś jest średniowieczne z takim pejoratywnym podejściem do tego, to nie jest prawda. W średniowieczu, chcę powiedzieć, używano rozumu na tych pierwszych uniwersytetach na dużo większą skalę niż dzisiaj niekiedy. To tak tylko na marginesie tych refleksji, które pan profesor tutaj nam przekazał. A co do tych globalnych graczy, korporacji, które ewentualnie dzisiaj wpływają na wolność nauki tak czy inaczej, no to chcę powiedzieć, że ja jestem przekonany, że my musimy się zająć jednak i zadbać o wolność nauki na tym poziomie uniwersyteckim. Pan profesor mówił, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Polsce czy w innych naszych krajach panował inny system i rzeczywiście o tę wolność było trudno, ale ja jestem przedstawicielem, zresztą tak jak i pan profesor, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który nawet w tamtych trudnych czasach był oazą wolności. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, także w okresie komunistycznym, także w okresie PRL-u, uprawiało się wolną naukę. Mamy to szczęście, zatem również przykłady troski o wolność naukową, również w czasach, kiedy system polityczny ewentualnie był niezwykle trudny i sam sobie ograniczał wolność.
Ale ja chcę pokazać Państwu przykład troski o wolność naukową, przykład Polski sprzed dosłownie 2 lat, już nie sięgając do czasów trudnych. Otóż była taka praktyka w Polsce i myślę, że to jest praktyka również w innych krajach Zachodu, że ci, którzy nazywali się liberałami, nazywają się liberałami, tak naprawdę są totalitarsami i nie pozwalają na wygłaszanie przekonań światopoglądowych, filozoficznych i religijnych, bo natychmiast zwracali się z wnioskami do rektorów poszczególnych uczelni o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Co to robiło? To powodowało, że przytłaczająca większość naukowców wolała się nie wypowiadać na tematy światopoglądowe, filozoficzne, religijne, tylko po to, żeby uniknąć tego rodzaju reakcji ze strony tych, którzy się nazywali liberałami, a tak naprawdę są totalitarsami. I myśmy w Polsce 2 lata temu przyjęli na gruncie ustawowym tak zwany pakiet wolności akademickiej. Na pakiet wolności akademickiej składają się 2 rzeczy. Po pierwsze, żaden naukowiec nie może być pociągany do odpowiedzialności dyscyplinarnej na uczelni z powodu głoszenia swoich przekonań światopoglądowych, filozoficznych i religijnych, bez względu na to, jakie one są. Czy one są lewicowe, czy prawicowe, czy konserwatywne, czy liberalne. Wolność nauki potrzebuje przestrzeni wolności na uczelniach i żaden naukowiec nie może być pociągany do odpowiedzialności dyscyplinarnej tylko z tego powodu, że głosi swoje przekonania światopoglądowe, filozoficzne i religijne. Jak na przykład takie, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Jak na przykład takie, że istnieją 2 płcie, to znaczy jest mężczyzna, jest kobieta. Można mieć inne zdanie, ale nie wolno karać dyscyplinarnie kogoś, kto ma zdanie odmienne. To po pierwsze. A po drugie, uniwersytety, uczelnie są przestrzenią wolnej debaty akademickiej. Każdy rektor zatem w ramach pakietu wolności akademickiej ma obowiązek zapewnić możliwość debaty akademickiej, której organizatorami są uczeni z tej uczelni, bez względu na to, czy dotyczy ona tematów charakterystycznych dla prawicy czy lewicy, bez względu na to, czy dotyczy ona poglądów konserwatywnych czy liberalnych. Po to jest uniwersytet, żeby tam właśnie była przestrzeń wolnej debaty akademickiej, bez względu na to, o czym się dyskutuje. To nie wyklucza oczywiście w żaden sposób odpowiedzialności cywilnej czy karnej za obrażanie kogokolwiek, czy głoszenie poglądów, które są po prostu szkodliwe. To jest oczywiście jasne i to od tego są sądy w poszczególnych państwach. Ale nie wolno po pierwsze ograniczać debaty w ramach uniwersytetu, a po drugie pociągać do odpowiedzialności dyscyplinarnej, wewnętrznej, uczelnianej jakiegokolwiek naukowca tylko dlatego, że głosi swoje poglądy światopoglądowe, filozoficzne i religijne. I wydaje się, że najpierw właśnie o to musimy dbać u nas, a dopiero później zastanawiać się, czy te globalne korporacje, które sponsorują badania naukowe, w taki czy inny sposób ograniczają wolność akademicką, wolność nauki. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Czy ktoś z państwa? Bardzo proszę. Maybe if I can start, Mr. Minister, dear ministers, ladies and gentlemen. Panie ministrze, panowie ministrowie, szanowni państwo, w Czechach wolność badań stanowi część naszego porządku konstytucjonalnego, część tożsamości naszego kraju. Z prawnego punktu widzenia w Czechach artykuł 15 gwarantuje wolność badań, artykuł 5 fundamentalnych praw, który stanowi element czeskiej konstytucji. Dlatego cieszy mnie, że możemy przy tej okazji
Wolność badań akademickich i działalności artystycznej. A więc takie mamy mechanizmy, które gwarantują badania wolności nauki w Czechach. Hello everybody. Once again, witam wszystkich ponownie. Zdecydowanie zgadzam się z uwagami pana ministra, że wolności akademickie, badania, wolność badań akademickich stanowi istotny element w naszych dziedzinach. Wolność badań stanowi element szerszych wolności środowisk akademickich, wolność profesorów nauczania swoich klas tak, jak uważają za stosownie w tym aspekcie. Jeżeli chodzi o Gruzję, bardzo poważnie podchodzimy do tego tematu. Chciałbym podkreślić, że większość naszych instytucji badawczych to części uniwersytetów, a autonomia uniwersytetów i wolność akademicka naukowa jest gwarantowana przez konstytucję. Mamy dodatkowe dwie ustawy, dwa prawa, które zapewniają wolności. Prawa te chronią wolność. Prawo, ustawa o badaniach oraz ustawa o szkolnictwie wyższym. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki jest strażnikiem tych zasad, bardzo ważnych zasad. Ja jako minister, jako profesor matematyki cenię sobie i propaguję badania wolności naukowej, dlatego że to są fundamentalne filary, na których stoją wolności akademickie. Zobowiązujemy się do ochrony tych praw. Kolejnym aspektem, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest powiązanie z jakością badań. Jeżeli naukowcy wiedzą, że mają gwarantowane wolności, to proces kreatywny jest na dużo wyższym poziomie. Ten aspekt poprawia jakość badań naukowych. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, dziękuję bardzo. Zdecydowanie popieram ideę, że uniwersytety powinny mieć zagwarantowaną wolność naukową. W naszej konstytucji jest to również zagwarantowane i tak jak w Czechach, w oparciu o prawa człowieka mamy prawo do badań naukowych. Natomiast podjął był debatę ze słowami profesora Górskiego, że nie ma jednej uniwersalnej definicji prawdy. No może zależy od definicji prawdy. Natomiast nauka powinna się opierać na faktach, na argumentach. W dobie, w której żyjemy w tej chwili, gdzie mamy pełno fałszywych wiadomości, pełno półprawd, niedopowiedzianych myśli albo wpół wypowiedzianych myśli, które nie opierają się na badaniach żadnych, nie opierają się na faktach, musimy pozwolić środowisku akademickiemu zapewnić wolność badań, ale również, żeby sami zarządzali etyką w swoich badaniach. Na Słowacji wprowadzamy ten element do naszych uczelni, gdzie naukowcy etycznie odpowiadają między sobą za to, co przedstawiają w swoich badaniach. Mamy naukowców, którzy próbują przekonać opinię publiczną, że ich stwierdzenia są oparte na badaniach naukowych, które, to jest fałsz. Zadaniem rządów, instytucji rządowych jest zapewnienie wprowadzenia reguł w instytucjach. Nie chodzi o kreowanie reguł,
ale dlatego, że sami naukowcy będą tworzyć kodeksy etyczne, które rozwiążą problemy, o których mówił minister Czarnek. Natomiast co stanowi naukową debatę, a co nie stanowi tej debaty już? Moim zdaniem to jest najważniejsze. Również w obecnej sytuacji geopolitycznej na poziomie naukowym musimy naukowcom zapewnić narzędzia, żeby mieć pewność, że nie poruszają bardzo drażliwych kwestii, które mogą być, które inne rządy mogą nadużyć, żeby nie zobaczyć niechcianego wpływu w naszych badaniach naukowych innych stron. O tym też trzeba pamiętać, mówiąc o otwartej nauce. Natomiast to nie my, jako politycy, odpowiadamy, jako państwa, odpowiadamy za nałożenie tych zasad, tylko musimy pomóc naukowcom. Nie wszystko, co wydaje się niechcianym wpływem, jest tym niechcianym wpływem. I tyle krótko na ten temat. Dziękuję, bardzo proszę pana. Thank you, Chair. I have a lot of sympathy for what my Slovak colleague. Tutaj zgadzam się z moim kolegą ze Słowacji, ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na kilka innych kwestii. Natomiast odniosę się na początku do wstępu pana profesora. Po pierwsze, słyszeliśmy odniesienia do, znaczy porównanie do brytyjskich doświadczeń historycznych i tutaj ja bym się ustosunkował w następujący sposób. Mamy własne doświadczenia. Możemy interpretować je w kategoriach problemów, trudności, na jakie napotykaliśmy. Natomiast oczywiście każdy kraj, każdy indywidualny system ma jakąś historię. Przechodził przez zmiany, wprowadzał zmiany, jeżeli chodzi o wolność badań, żeby jeszcze w większym stopniu je gwarantować. Natomiast wrócę jeszcze do wprowadzenia. Jeżeli chodzi o zaangażowanie przemysłu i branż różnych, znaczy myślę, że ważne jest, w jaki sposób są wykorzystywane wyniki badań. Komercjalizacja badań i nauki jest także ważnym elementem naszych gospodarczych ekosystemów. Natomiast trzeba ułatwiać i usprawniać praktyczne wykorzystanie prowadzonych badań. Rząd brytyjski podjął działania, żeby podstawowe wartości, takie jak wolność badań i wolność słowa, były zapewnione. Myśmy zresztą specjalną ustawę przyjęli, która gwarantuje wolność wypowiedzi w środowisku akademickim. Mówiłem na samym początku, że mamy w Wielkiej Brytanii system oparty na zasadach, który usprawnia współpracę międzynarodową opartą na wartościach takich jak prawa człowieka, poszanowanie ludzkiej godności i niedyskryminację ze względu na płeć, niepełnosprawność czy orientację seksualną. Odzwierciedla to znaczenie, jakie przykładane jest w Wielkiej Brytanii do wolności słowa w debatach akademickich. W Wielkiej Brytanii naukowcy mają pełną swobodę, żeby podważać, testować różne teorie, także koncepcje, które mogą być odebrane przez międzynarodowych odbiorców jako kontrowersyjne. Nie muszą się obawiać, że stracą swoją pracę i jest to niezbędne, żeby takie debaty toczyły się w ośrodkach uniwersyteckich. Tak wygląda sytuacja. I tak wygląda koncepcja, którą w tej chwili wprowadził brytyjski rząd w instytucjach edukacyjnych. Wprowadzamy także ramy, które
gwarantują przejrzystość, rzetelność prowadzonych badań naukowych. Polski i brytyjski rząd od lat współpracują w tym zakresie, wymieniając się wiedzą, doświadczeniem, na przykład w takich obszarach jak kultura badań, i mamy nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana w przyszłości. Natomiast my w tej chwili opowiadamy się i wspieramy w szerokim ujęciu wolność słowa. Chcemy zapewnić najwyższej jakości edukację, badania, i chcemy mieć pewność, żeby były postrzegane uczelnie brytyjskie jako bezstronne i wspierające wolność słowa. Thank you very much. Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. For us, for Rwanda, dla Rwandy and science and technology, badania, nauka, technologia regarded policy-wise, to ważny element polityki kraju, to fundamenty rozwoju społecznego, postępu społecznego. I patrząc się na całe otoczenie, największą przeszkodą dla rozwoju badań to jest ograniczony potencjał, ograniczone możliwości. Właśnie dlatego rząd Rwandy chce w pełni wykorzystać potencjał badawczy. Dodatkowo realizujemy szereg celowych strategii, z których kilka chciałbym tutaj wymienić. Mniej więcej 30 lat temu w Rwandzie działał tylko jeden uniwersytet. Był to uniwersytet państwowy. W tej chwili jest 38 uczelni w kraju, a rządowych tylko dwie. 36 uczelni to są uczelnie prowadzone przez różne organizacje, społeczności, kościoły. Także myśmy otworzyli rynek szkolnictwa wyższego, który jest opoką, podstawą badań i nauki. Jeżeli chodzi o rozwój potencjału, stworzyliśmy i powołaliśmy do życia szereg kluczowych instytucji, które także wspierają badania. Są to takie instytucje jak między innymi jak Rwandyjska Politechnika, która jest stosunkowo nową jednostką, działa od 20 lat. Ośrodek Badań i Rozwoju też od 20 lat działa na rynku. Natomiast udostępniliśmy także w pełni dostęp do edukacji. Przez 12 lat dzieci kształcą się za darmo, także młodzież rwandyjska otrzymuje wykształcenie podstawowe, zdobywa podstawową wiedzę, żeby być konkurencyjnym na rynku pracy, w życiu i w przyszłości. Po drugie, kolejny wskaźnik, kolejne działania, które zostały wprowadzone około 30 lat temu. Co roku uniwersytet kończyło mniej więcej 100 osób, studentów studiów licencjackich. W dniu dzisiejszym ta liczba wzrosła do 10 tysięcy, a to oznacza, że w społeczeństwie jest coraz więcej wykształconych ludzi, i chcemy, żeby także rosła liczba doktorantów i magistrów. Prowadził nasz rząd reformy, żeby rozwinąć. Profesor Górski wspomniał wcześniej o badaniach prowadzonych przez międzynarodowe firmy, które wspierają badania, co może być zjawiskiem pozytywnym i może w pewien sposób ograniczać. Natomiast nasz rząd wprowadził szereg
rozwiązań, wprowadził możliwości finansowania. Znaczy, to nie jest na tyle duże finansowanie, żeby miało jakieś rewolucyjne skutki, żeby przyspieszyło rozwój gospodarczy, natomiast chcemy finansować i chcemy mieć bezpośredni dostęp do wyników krytycznych badań. Chcemy także mieć dostęp i nawiązywać współpracę z międzynarodowymi ośrodkami doskonałości naukowej, także my w Kigali prowadzimy takie centrum doskonałości, które obsługuje całą Afrykę, natomiast chcemy, żeby takie ośrodki w Rwandzie działały, żeby wspierały także badania i naukę i inne uniwersytety z innych krajów afrykańskich. I jeszcze podam inny przykład. Uniwersytet Carnegie Mellon działa w Kigali. Mamy też African Leadership University. Mamy też Uniwersytet Uczelni Nauk Matematycznych, która działa w naszym kraju. Uniwersytet Coventry Africa Hub też ma siedzibę w Kigali. Są to uczelnie otwarte dla Rwandyjczyków, które także kształtują nasze otoczenie społeczno-polityczne, natomiast badania, które są prowadzone na tych uczelniach, są bardzo cenne, dlatego że inne ośrodki na przykład mogą porównywać wyniki badań. Młodzi ludzie z kolei mają nowe możliwości, jakie otwierają przed nimi te uniwersytety. Thank you. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałem wcześniej, a uniwersytety muszą mieć dostęp do danych i publikować swoje wyniki. W moim kraju uniwersytety cieszą się pełną swobodą w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli chodzi o naukę i technologię. There is a big challenge. Natomiast stoją przed nami w Iraku duże wyzwania w obszarze społecznym, nie z powodu prawa. To provide full protection for the research. A prawo gwarantuje ochronę badań, natomiast jest presja społeczna. Nasze ministerstwo próbowało rozwiązać te kwestie. Rząd podejmował działania, wprowadzał nowe ustawy, żeby wspierać badania, ale pomimo to napotykamy ciągle na problemy, zwłaszcza w dziedzinie nauk społecznych. Natomiast mamy nadzieję, że ta sytuacja poprawi się w przyszłości. Dziękuję bardzo. Thank you. Poprzednio w swojej wypowiedzi miałem możliwość podkreślenia, jak ważne jest dla Malty gwarantować swobodę badań naukowych i mamy po temu odpowiednie prawodawstwo. Ochrona w najwyższych aktach prawnych potwierdza gwarancję tego podstawowego prawa. I zdecydowanie zgadzam się, że ośrodki naukowe są platformą do poszukiwania prawdy, jako jest to prawo podstawowe. Musimy pamiętać również, że musimy szanować zasady, a kraj powinien zapewniać odpowiednie mechanizmy, by chronić te zasady. Dziękuję. Thank you. Dear colleagues, with your permission. Dziękuję bardzo, szanowni koledzy, za państwa pozwoleniem będę mówił po ukraińsku i poproszę
kolegę, żeby mi przetłumaczył w tłumaczeniu. Mechanizmem gwarantowania swobody naukowych doświadczeń w Ukrainie jest konstytucyjne prawo wolnego procesu w naukowej działalności, zокрема wyboru tematyki doświadczenia. Dzisiaj głównym instrumentem zapewniającym wolność badań naukowych jest konstytucjonalne prawo do prowadzenia badań naukowych. Сьогодні Україна також впроваджує європейські принципи відкритої науки, зокрема вільної публікації результатів досліджень, доступу до інформації, до баз даних, імплементуючи при цьому основні директиви Європейського Союзу в цій сфері. Dzisiaj Ukraina wdraża zasady europejskie, naukowe, dostęp do informacji, dostęp do dzielenia się wynikami naukowymi i do dostęp do baz danych. Chcę підтримати мого колегу з Словакії щодо мети досліджень. Адже основним принципом досліджень є досягнення сталого розвитку суспільства, і тому у цивілізованому суспільстві не має бути місця дослідженням, спрямованим на знищення людства. Również chciałbym zgodzić się z kolegą ze Słowacji, jeżeli chodzi o cele badań naukowych. Głównym zasadem nauki jest zapewnienie trwałego rozwoju społeczeństwa, w związku z czym w nowoczesnym, cywilizowanym świecie nie ma miejsca na naukowców, którzy zaprzeczają tym działaniom. Głównymi zasady to jest prowadzenie nauki dla pokoju. Dziękuję. To ja chcę Państwu jeszcze jedną rzecz powiedzieć, taką refleksję, która towarzyszy nam codziennie w ostatnich, zwłaszcza kilkunastu miesiącach, natomiast wydaje się, że na jakieś podsumowanie tej debaty ta refleksja jest potrzebna. Otóż bez względu na to, co byśmy myśleli, a myślimy bardzo podobnie wszyscy na temat wolności naukowej, jako części wolności w ogóle, to i tutaj zwracam się do naszego kolegi ministra z Ukrainy. To jest dokładnie tak, jak powiedział Joe Biden, że dzisiaj na Ukrainie rozgrywa się i toczy się walka o przyszłość wolnego świata. I jakichkolwiek byśmy tu gwarancji nie zrobili w naszych ustawodawstwach, od konstytucyjnych po ustawowe, bo i u nas w Konstytucji przecież ta wolność jest zapewniona, to od tego, co się będzie działo na Ukrainie w następnych dniach, tygodniach i miesiącach, zależeć będzie przyszłość wolnego świata. I dlatego chciałbym na podsumowanie tej debaty powiedzieć kolegom z Ukrainy, że jesteśmy z wami i widzimy wasz heroizm i wielkie poświęcenie na rzecz wolności nas wszystkich, nie tylko Ukrainy. Bardzo dziękujemy. Jeśli Państwo pozwolicie, jeszcze tych kilka dodatkowych elementów pozwolę sobie też, żeby skonkludować tę naszą część, podnieść. Wydaje mi się, że wybiły się tu trzy elementy poruszone przez Państwa jako dodatkowe w stosunku do tego, co przedstawiliśmy, a nie zapisane, ale ważne dla przyszłych naszych ewentualnych, na co mam nadzieję, refleksji. Niezmiernie ważnych. To jest to, co zostało powiedziane jako pewien powrót do tego, czym uniwersytety kiedyś były, czyli do miejsca, w którym korporacja akademicka tworząca uniwersytet żyje w warunkach samorządności. Znaczy, jest to wspólnota, która dysponuje znaczącym zakresem swobody, taka, żeby swobodnie też kształtować swoje funkcjonowanie i to, czym się ma zajmować. Z tym się wiąże także to, żeby ta wspólnota sama sobie gwarantowała swobodę debaty. Bo jeżeli mamy mówić o uniwersytecie jako miejscu, w którym wykuwa się prawda, no to musi sam zagwarantować wszystkim swoim członkom przyjemność.
przestrzeń, ażeby w warunkach debaty, a nie narzucania poglądów, możliwe było rozmawianie. Podniósł także pan minister Andrys kwestię, która z dzisiejszej perspektywy rozwoju technologicznego jest niezwykle ważna, czyli tej swobody dostępu do tego, co powstaje w przestrzeni naukowej. Tu dysponujemy tym wspaniałym narzędziem, jakim jest internet. Ale tu powinniśmy też zapewnić, ażeby była swoboda dostępu do tych ustaleń naukowych, bo to też jest gwarancja tego, że możemy je poddawać nieskrępowanej krytyce naukowej. Napisać każdy powinien móc wszystko. Ale to, nad czym my musimy pracować i zadbać, to jest to, żeby każdy mógł do tego dotrzeć i poddać to rzetelnej krytyce naukowej. I kończąc, chciałbym powiedzieć, że Akademia Kopernikańska ma taki właśnie cel. Być taką korporacją, być miejscem tej debaty i dawać także gwarancję tego, że wszystko, czym się będziemy zajmowali w przyszłości, będzie podlegało właśnie takiej możliwości oceny i tego się jako powstająca instytucja naukowa nie boimy. Dziękuję Państwu bardzo. Chciałbym zaproponować pewną modyfikację tego, co pierwotnie założyliśmy, ponieważ chcielibyśmy przyspieszyć ten moment podpisania deklaracji, tego oficjalnego podpisania. Po nim zaś pan minister w tej sekwencji, którą zaproponował, chciałby odbyć już te bilateralne spotkania i zakończylibyśmy lunch. Dla lepszego technicznego przeprowadzenia uroczystości proponowałbym, ażebyście Państwo teraz podpisali te egzemplarze deklaracji, które znajdują się przed Państwem, pozostawiając sobie jeden niepodpisany egzemplarz, z którym pójdziemy tam i on będzie podlegał podpisaniu jako jedyny i ten Państwo zachowacie. Czyli teraz poprosiłbym o podpisanie, przekazanie w tę stronę, tu zaraz nasi pracownicy pomogą, a tam już podpiszemy ten jeden niepodpisany egzemplarz, który zostanie na koniec. I w prawo, on the right side. And please remain last one not signed. I proszę pamiętać, żeby wszystkie osoby się podpisały.
Każdy zostaje ze swoim egzemplarzem. Przeniesiemy je tam. Dobrze, to proszę tu zostawić. Potrzebujemy około 15-20 minut, żeby przygotować salę do tego uroczystego podpisania. A teraz pan minister chciałby jeszcze wręczyć państwu upominek i zaraz powiedzieć o tym kilka słów. Panie ministrze, zapraszam.